No, na pewno trzeba mieć pazura, na pewno trzeba mieć takiego ducha walki, wolę walki, ponieważ jest to sport bardzo szybki, bardzo dynamiczny. Chciałem zapytać o Pani emocje przed igrzyskami olimpijskimi i zimowymi, no bo Pani jest byłym zimowym sportowcem, to chyba te emocje buzują teraz. Zdecydowanie emocje są już bardzo mocne, ponieważ kilka dni zostało do rozpoczęcia zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie. Rzeczywiście to będą igrzyska bardzo trudne, ponieważ wiemy, że sytuacja pandemiczna nie ułatwia też tego skupienia u samych zawodników, ale ja trzymam kciuki przede wszystkim za te negatywne testy, bo tego zawodnicy w tej chwili potrzebują najbardziej. Dzisiaj pierwsze ślubowanie jednej z największych grup, bo ślubują łyżwiarze, ślubują narciarze i jutro wylatują na igrzyska do Pekinu. No i cóż, ja oczywiście całym sercem z short trackiem, czyli moją dyscypliną ukochaną, mam nadzieję, że przyniesie dziewczynom dużo szczęścia, spokoju i ten pobyt na igrzyskach będą długo wspominać. Proszę powiedzieć, jak trudnym sportem jest short track, bo jak ja przyglądam się temu sportowi, to tak mam wrażenie, że to jest najbardziej dynamiczny sport na świecie, absolutnie. Mówi się o tym, że short track to jest, można powiedzieć, taka zimowa Formuła 1. Zawodnicy osiągają na lodzie bardzo duże prędkości przy niezwykle dużych przeciążeniach. Prawie 50 na godzinę kręcą się w kółko po dość krótkim torze, bo tor ma 111 i 12 metrów. W związku z tym małe okrążenia, dynamiczne odbicia, no i ta widowiskowość, o której Pan wspomniał. Rzeczywiście to jest widowiskowa dyscyplina. Bardzo się cieszę, że mamy w tej chwili tak wysoki poziom, jeśli chodzi o nasze zawodniczki. No i będą mogły one jakby jeszcze bardziej zainteresować tę dyscypliną w Polsce naszych kibiców. Trzeba mieć trochę taki ząb do walki, jak się występuje w short tracku, no bo czasami są i kuksańce, czasami dostanie się z łokcia i tak dalej. Tak, aczkolwiek w tej chwili przepisy też są takie, że każdy taki ruch na lodzie, który powiedzmy wybija w jakiś sposób zawodnika z rytmu, już nie daj Boże powoduje upadek, oczywiście jest dość skrupulatnie analizowany przez sędziów. Mamy tak zwany swój VAR, bo też te biegi, w których dochodzi do jakichś kontaktów, do jakichś sytuacji właśnie bark w bark, są później skrupulatnie analizowane. No, na pewno trzeba mieć pazura, na pewno trzeba mieć takiego ducha walki, wolę walki, ponieważ jest to sport bardzo szybki, bardzo dynamiczny, ale cóż, wcale nie trzeba wyglądać groźnie, żeby osiągać naprawdę wyniki. Ja się zawsze śmieję, że to, co jest poza lodem, zostawiamy w szatni, a to, co dzieje się na lodzie, to tak naprawdę przeistaczamy się w takich prawdziwych sportowców, takich walczaków. Chciałem zapytać o taki z eksperckiej strony, jeżeli chodzi o nasze nadzieje medalowe, bo Natalia Maliszewska jest w czołówce światowej, jest szansą medalową, ale ten short track jest tak nieprzewidywalny, że absolutnie wszystko się może stać. Od złota do miejsca, nie wiem, ósmego. Wiem, co tutaj powinnam przytoczyć. Sytuację z 2002 roku, kiedy podczas igrzysk w Salt Lake City Australijczyk Steven Bradbury właśnie w taki sposób zdobył jedyne jak dotąd złoto olimpijskie podczas zimowych igrzysk właśnie dla Australii. I jest to bardzo nieprzewidywalny sport, ale myślę, że szczęście sprzyja lepszym, że ci zawodnicy, którzy mają już pewien poziom, oni w zasadzie dość nieczęsto uczestniczą w tego typu sytuacjach. Ja bardzo wierzę w to, że Natalia przełoży to swoje fantastyczne doświadczenie. No i na pewno warto powiedzieć o tym, że ona na olimpijskim torze w Pekinie wygrała i liczę, że zebrała tak duże doświadczenie, że przełoży to właśnie do tego swojego głównego koronnego startu. 5 lutego właśnie rozpoczyna swoje zmagania. A co do szans medalowych, to wiadomo, nie chciałabym nikomu wieszać medalu na szyi, bo to są igrzyska olimpijskie i tu nie tylko ten czynnik fizyczny, ten czynnik sportowy ma znaczenie, ale też na pewno głowa, na pewno przygotowanie mentalne. Trzeba mówić o tym, że mamy bardzo doświadczone zawodniczki, bo Natalia jedzie na swoje drugie igrzyska, Patrycja jedzie na trzecie, więc myślę, że będą się wzajemnie wspierać, motywować. No i przyjadą z medalem. Tak, mamy dwie siostry w short tracku. Proszę powiedzieć, jakie są największe zalety, sportowe oczywiście, Natalii i jakie największe Patrycji? No dziewczyny, poza tym, że oczywiście są siostrami, bardzo mocno się wspierają, to na lodzie oczywiście są rywalkami. Dzieli je też dość spora różnica wieku, bo Patrycja jest 7 lat starsza od swojej młodszej siostry Natalii. Natalia zawsze podkreśla, że to Patrycja zainspirowała ją do tego, żeby zacząć trenować short track. Natalia mówiła o tym, że po prostu podobało jej się, jak Patrycja zaczyna przywozić tak dużo medali z zawodów nie tylko ogólnopolskich, ale później także z Mistrzostw Europy. No i postanowiła również pójść śladami siostry. Jeśli chodzi o takie relacje, o takie wzajemne wspieranie się, to myślę, że to jest też bardzo ważne, że Natalia na tych igrzyskach w Pjongczangu była de facto sama, jeśli chodzi o reprezentację kobiet. No i po prostu na trening szła sama, na start szła sama, a tutaj jedzie drużyna, tu jedzie nie tylko siostra
Patrycja, która będzie jej mocno kibicować, ale sama też startuje. Ale jedzie przecież cała nasza kobieca sztafeta. Jadą nasi panowie, którzy wystartują też w sztafecie Mix wspólnie z naszymi paniami, więc skład jedzie duży. No i cóż, trzymam kciuki. Tak na koniec, już nie tylko eksperckim okiem, ale też kobieca intuicja. Jak będzie? Będzie medal w short tracku? Mam nadzieję, że będzie.